Mogę, Bartek? Proszę uprzejmie. Patrzcie. Czarek, masz ulgę? Może. Ale wytrzymam. Wielkie brawa dla nich, bo oni są świetnymi komikami, świetnymi ludźmi. I po kolei przed wami wystąpi dzisiaj Kuba W. Bartek Zalewski. Mariusz Kałamaga oraz Ewa Błachnio. Już na samym początku zajumałeś? Już skradniecie kartę? Cześć, Czarek! Ale mi się podoba! Zajumał mi. Co zabrałeś, Bartek? Kartki. A Bartek wali od razu szklane. Też się muszę napić. Bartek nie... Następny! Bartek nie pije od 6 lat ogólnie i dzisiaj mu wlaliśmy wódę dla beki i nie miałem pojęcia, A wy też macie zrobisz. Tutaj ciepłą ślinę? Ja zimno? Nawet dobre. Napij się, spokojnie. Na siebie. Od razu na siebie? Słuchajcie, po kolei opowiadajcie, co tam u was. Ewa, zacznijmy od ciebie. Jesteś jedyną... Kto? Puste! Kto się zżygał szkłem? Ewa, jesteś jedyną kobietą, jak się czujesz? Na świecie. Już? Ode mnie się zaczęło, na mnie się skończy, natomiast ten, bardzo się cieszę. Zawsze tak? Chciałam wziąć udział w familiadzie. To jest moment, w którym ci trzeba powiedzieć, że to nie jest familiada. Ale Strasburger na prowadzeniu. Ty Kubo! Kuba! Minus 50 punktów! Ona, stary. Myślałem, że wejdzie. Ale odbijemy. Jesteś dużo przystojniejszy od tego. Ewa, ty też minus 50 punktów. A ja mam notować. Ale rozumiem? Za to mam dobrą wiadomość dla Mariusza. 100 punktów! Proszę Państwa, Mariusza, 100 punktów! Dobrze. Na mamy siebie. Ty, Kuba, minus 50, Ewa, no niestety minus 50, ale... Już zanotowałam. A, faktycznie, tak. Bartek, fajnie, że jesteś. To jest, fajnie. Miałeś, dostałeś wodę, to i tak dużo. A co jestem? Fajnie. Ewa, czujesz się dobrze, że jesteś jedyną babką? Tak, chociaż też czuję się zestresowana. Czemu? Nie wiem. Po co? Nie mam pojęcia. O. Może to kwestia wygra... Znaczy właśnie wyborów po Europarlament, nie wiem. Ojej. Zaraz cię puści, zobaczysz. A co, źle zagłosowałaś? Nie do tej urny? To nie ja. Ewa wrzuciła do urny swojego dziadka w porównaniu do głosu. A mogę tylko zapytać, jakby, bo bardzo to jest fajne. A nie ma takich wegańskich? Wegańskich. Niestety, musieliśmy zajść 4 kurczaki, żeby jemy. Później się dowiedzieliśmy, że można je kupić i zwariowaliśmy. Więc czuję się trochę zestresowany. Troszeczkę tak. Okay. Pierwszy raz biorę udział w takim teleturnieju, więc... Spokojnie, będzie super. Masz po stronie Mariusza. Tak, no tak, ale ja czy na ciebie mogę trochę liczyć? No na maksa! Bo Mariusz, wiesz, no... Ja może, nie? Mariusz, ja może. Bo też ma na niej ty punkt z liderem teraz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mariusz, jak się ty czujesz? Skąd przyjechałeś do nas? Wspaniale, jestem przeziębiony, mam zatkane zatoki, ale... I coś pomiędzy jedynką i dwójką, przepraszam. O, chwali się, że ja. Zostawiłem sobie coś na potem jeszcze, żeby przekąsić w trakcie programu. Wspaniale. Super. Wracam właśnie z mistrzostw Polski w tenisa. Zająłem 6. miejsce. What? Brawo! Super, podium! Było 7 osób. Brawo. Ile osób było w turnieju? Dużo. 16. 16? 16. Ja. 16. 10 nie dojechało? Niesamowite. Nie. Dobry pomysł miałeś, żeby ich nie wypuścić z kibla. Zamknąłem. Chcecie kosu i cała dziesiątka. Więc super, fajnie, że jesteś. Szkoda, że przeziębiony, ale wiadomo. No, ale będę nadrabiał. Mogę się pójść. Bartek? Też byłem na tym turnieju. Mogę, Bartek? Proszę uprzejmie. Patrzcie. Cud! I on mieszka w naszych sercach, tak? Tak jest, ten sam, w odróżnieniu od Mieszka, który mieszka w naszych dupach. Ale tak jest. Ja też jestem chory, ale... Ale miałem nie widać. Nie. To jest ta choroba, co się skrada. Nie, ja miałem bostonkę w ogóle. To jest takie ciastko. Zarażliwe? Owszem, tak, zwłaszcza jak się ruszasz. Oj. Więc ja zabijam miliony. Nie wiem, czy byś nie chciał, żebym go zamknął w kiblu. Złe języki mówią, że to jest choroba dzieci. Kurwa, dorośli też mogą zapaść. Nie dajcie, kurde, marzeniom umrzeć. Nie wszyscy dorośli ruchają dzieci, nie? To jest właśnie ten problem. Swoją drogą.
Czarek, ty nic z tym nie zrobisz? Ja wiem, co ja zrobię, żeby uniknąć. Karta przeprowadzki, bum! I od razu rzucam. Tak jest. Na kogo? Z kim się chcesz przeprowadzić? Z Kubą. Dobry wybór. Kapiona. I w ten sposób dalej macie po 0 punktu. O Jezu, dziękuję. I odpowiadam jeszcze raz, zapytaj co u mnie. Właśnie. Bartek, co u ciebie? O, siema, moja mama jest okulistką, jestem bananem, jeszcze z kołczejem. A nie, to twoje teksty, sorry, nie. Jesteś tyle od przywalenia. Chyba w nos. Nie, wszystko dobrze, bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Chciałbym też nadmienić, że dawno nie widziałem garnituru Sunset Suits. To jest naprawdę oldschoolowa rzecz. Zygmunt Heiser. Nie było tańszych, stary, to był mój jedyny budżet. Bardzo ładnie wyglądasz, jesteś bardzo przystojny w tym. Naprawdę świetnie wyglądasz. Zróbmy chyba wielki hałas dla naszego prowadzącego. Brawo, brawo. No dobrze, no to jak wszyscy się wypowiedzieli, to chyba, że Kuba chcesz coś powiedzieć jeszcze. Nie. Lepiej nie. Zaczynajmy ten show! Wow! Na siebie. Pięknie. Dobrze. Słuchajcie, macie trzy karty rywalizacji, jak w każdym odcinku. Jedną kartę już użyłby Bartek, to jest po prostu karta wymiany miejsca. Bartka już nie można tykać, jego miejsce już nie można mu zabrać. Macie również kartę rywalizacji, czyli możecie w każdej chwili rzucić komuś wyzwanie. A co to jest ta utrudnienia? I kartę utrudnienia, możesz w każdej chwili na kogoś rzucić tę kartę i wtedy mu lekko utrudniasz, na przykład dajesz mu pijackie okulary. Jakie? Pijackie. A. Czyli od Kacpra Rucińskiego. Od Kacpra Rucińskiego. I wiele innych. Zobaczymy w ciągu gry, bo jest pełno tych utrudnień. Całe dwa. Ale na samym początku trzeba wcisnąć kurczaka. Zaczynamy? Tak. Ewa, uwaga. Pierwsze pytanie do ciebie. W utworze Lady Punk pod tytułem Na co komu dziś? To jest taka piosenka. Wspominana jest niejaka czekoladka. Pytanie, oprócz tego, że była bardzo nieletnia, jaka jeszcze była? A. Ponętna. B. Namiętna. C. Niewinna. I D. Inteligentna. Skup się. Moim skromnym zdaniem namiętna, B. jak błachnio. B. jak błachnio? B. jak błachnio namiętna. Jesteś pewna? Tak, pewnych rzeczy jestem pewna. Jesteś namiętna? Tak. Pokażesz? Tak. Z Mariuszem? Nie. Z Kubą? Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. A. To może ktoś... A. Oni też byli. To nie jest zwykły kaszel. To nie jest zwykły kaszel. To pod stąd coś ty tam miała. To w takim razie zaznaczmy... B? B! Brawo! 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 Jesteś najlepsza! Brawo! Dziękuję! Ile punktów, Czarku? Przystojniejszy niż zwykle. Ale to... No nie wiem teraz. Zazwyczaj daję 200, ale teraz... Może z 250 damy, proszę Państwa, tak jest! Dziękuję bardzo! Brawo! Brawo! Ja bym kończyła już ten teleturniej. I to była Ewa Błachnio, bardzo dziękujemy! Brawo! Ewa, wspaniale ci, jesteś na razie liderem tego turnieju. I teraz pytanie będzie dla całej czwórki, proszę Państwa. Oho. To jest nowa gra. Chill, liderko. Karta rywalizacji, kurde. Najpierw wybierz przeciwnika. Dobra, Kuba znowu. Będziecie używali literek. Co to znaczy? I z nich składali słowa. I tylko na początku musimy znaleźć jakąś dziedzinę. Masz do wyboru na przykład rośliny, zwierzęta, zawód. Imię, rzeczy, anal. Ale to są anal na przykład. Oficjalne? Dobra, ty. Terytoria zależne Unii Europejskiej. Super. A żeś się uwziął na mnie? On wykorzystuje to, że jestem idiotą. No dobra, okej. Czy to jest legalne? Dobra. Coś łatwiejszego. Nie, to jest spoko. Psy. Oh. Zależne Unii Europejskiej psy. Ha! Dobra, czyli wybierałem psy. Dobrze. Jak, i teraz panie, który chodzi po górach, przepraszam pana. Ty się zamyślił literkę. W ogóle. No, myśli o górach, ale tam było fajnie. Ale że syn spadł ze szczytu, fuck. Jak P? P. P jak pelania. Co? Jak pelania. Pelania? Pelania. B jak najebana. P jak pelania. Dobrze. W takim razie będziecie wymieniali po kolei psy. Zaczniemy od Kuby W. Kuba, pies na literkę P i idziemy dalej z tymi psami. Pekińczyk.
Pies. Pudel. Dwa psy. Czyli psy dwa powinieneś psy powiedzieć. Psy dwa, tak. Co? To jest Pomeranian. Ej, wygrywam? Jest chyba. Chyba tak. Pasterski pies. Pasterskie dwa. Piwni... Mów, ale wy jesteście dobrzy. Mów puldog, mów puldog. Puldog. Puldożek. Puldożek, a. Piwniczny pies. Jak wygląda piwniczny pies? To o, tak niski jest taki. Pudel z kokardą. Też. Niestety był już. Nie z kokardą. Był kurwa, już. Nie z kokardą. Pitbull. Pitbull jest. Nie. Dobry. Ty weź pitbulla. Paralita pies. Kuba. Co? Niestety. Naprawdę? Dostałem na ucho informację. Co? Że kto? Bartek, wygrałeś. Ha! 250 punktów! Brawo! Opłaciło się. Rzucaj wyzwanie. Ale jeszcze słaby dzień. Kuba, dlaczego nie chciałeś pitbulla? Bo chciałem mu dać, myślałem, że to go jakoś wybije, jak mu raz coś dobrze pójdzie. A, no to z sukcesem, no. Ale Ewa, brawo, co zauważyłaś. Dziękuję. 50 punktów dla Ewy, brawo. Ewa, brawo. Pięknie gra. Koleżeństwo. Pięknie gra, pięknie gra. To jest takie trudne. Słuchajcie, więc wracamy do gry, proszę Państwa. Gramy pierwszy raz, gra nazywa się Albo się przesłyszałem, albo to on. I uwaga, będziecie musieli zrobić taką akcję, że będziecie, każdy z Was, za pomocą tylko dźwięków i odgłosów, takich dziwnych, tak jak właśnie teraz zrobiłaś. Bardzo dziwny odgłos, ale też bardzo podniecający. Ale kogo? Dowiecie się w następnym, dobra, nie, nie podniecający. Będziecie musieli udawać odgłosy dźwięków burzy. Dobra. I widownie, za pomocą swojej aplikacji, która nie jest aplikacją, tylko jest na stronie, będziecie głosowali, kto jest najlepszy. Przygotujcie telefony i uwaga, każdy, żeby to nie było nudne, każdy będzie miał inną burzę. Ewa, zaczynając od ciebie, ty będziesz miała burzę w upalny dzień. Mariusz, ty będziesz miał burzę w nocy centrum Radomia. W nocy w centrum Radomia? To tak. Jedno albo drugie. To prawda. Czyli tylko w centrum. W centrum. Kuba, ty będziesz miał wesołe miasteczko. Łatwe. Czy ja nie jadę? Dobrze. W wesołe miasteczku i Bartek, ty będziesz miał w lesie pełnym gałęzi. Co? Ten las? Ten las. Demet. Widownia, przygotujcie się. Ewa, jako że ty jesteś pierwsza, jesteś kobitką, możesz wybrać, kto zaczyna. To ja bym zaczęła od... Ja jestem niegotowy jeszcze. Widzę. Kuba, proszę bardzo. Ja też... Kuba, wskaż, kto zaczyna. Utrudnienie. Komu? Sobie. Nice. Żeby udowodnić. No dobra, chuj, to dwa. Jeszcze drugi was tak. To zdejmuj okulary swoje na początku. Nie, on wow. Gogle starego. I kurwa, wyjadź ci, kurwa. Tylko ja r***am matkę. Ale faktycznie ma takie wąsy jak mój stary, faktycznie. Idź tam. O, widziałeś tą sztuczkę? Maleki, k***a. Jeśli spadnie ci ta książka, wyglądasz jak bukarszy. O Jezu, ale że do końca? Do końca. Nie, to trudne jest, to nie. To ja wycofuję, to nie. To... Nie możesz wycofać. I wielkie brawa dla Kuba W. Brawo! Utrudnienia, proszę Państwa. Ja będę łapał jak to. No dobrze, kochani. Kuba, zaczynaj dźwięk burzy. Przypominam, ty masz burzę w Wesołym Miasteczku. Mamo, mamo, ale fajny... Błagam, nie! Nie, kurwa, nie! O mój Boże! Nie! Kuba, obudź się, Kuba! Jestem spalony, kurwa! Obudź się, Kubę! Brawo! Tak? Bartek! Twoja kolej. A! Burza, tak? Tak. Trzask, trzask. Trzask. O. Jasiu z poprzedniej burzy! Dalej nie żyję! O! Muszę skończyć ze swoim żywotem! Ta gołąź pękła pode mną, ale następna utrzyma moje przeklęte ciało! Życie to absolutny ból! Dziękujemy bardzo, brawo! Dziękuję. Trochę zgapił. Mariusz, centrum Radomia. Centrum Radomia w burza. Burza. Pfff,
Nigdzie nie lecimy, burza. Pani Ewo, dzień nad plażą. Co ty w ogóle... Ty, jak... Mam tak napisane. Nad plażą? Nad plażą. Jak nad plażą? No normalnie, dzień nad plażą. Dzień nad plażą. Ale chodzi o burzę. Aha. Burza nad plażą. Popalny dzień. Czarek, masz udar? Może. Ale wytrzymam go. Nie wiem, co to leci. To był Radom. To brzmi jak Radom. Aj! Wow. Zrąkłem. Jezu. Nie, nie, dobra, dziękuję. Więcej. Dobra, dobra. Bardzo dziękuję. Widownio, kochana widownio. Widownio, moja widownia. Głosujemy. Dawać na mnie. Ale super był ten pomysł, że zmieniasz to, wiesz, w trakcie. To jest dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Chociaż się martwiłam o ciebie przez chwilę. Pamiętajcie, czy głosujemy na Ewę, czy na Mariusza, czy na Kubę... Dawajcie na mnie, na serio, kurwa. Zalewskiego, proszę państwa. Ja za wąs na ciebie dam. Pamiętajcie, że byłam gotowa Czarek, pokazać cycki, nie? Czarek, a czy jak ciebie przeproszę za to, co ci zrobiłem, to będę mógł to zdjąć? Niestety nie. A jak ktoś mu zrzuci... I on ma to do końca już? Będziemy do końca programu? Ja, masz Cejrowskiego na mnie do końca programu? O, ja mam no, pomysł. Później mu zdejmiemy, ale na razie jest super. Jest szansa, że Bartek wygotuję. Ojeja. Weź, Czarek. O. Ja ci oddam parę punktów, cześć, jeśli pozwolisz. Ale poczekaj, Bartek już działa. O Jezus. Teraz weź miał luz. Kto jest moim bohaterem? Bartek i Maruszek. O Jezu, Mariusz. Sąsiedzi. Chłopaki zostawić was. Pat i Mat. Niesamowite, że Kuba faktycznie jest pijany, to jest niesamowite. On dzięki tym okularom widzi normalnie. Tak. Wreszcie widzę pojedynkę. Więc wielkie brawa dla Bartka za pomoc. Dziękuję. Brawo. Dziękuję. Mamy wyniki, proszę państwa. Ale mamy chciałbym wyniki. Tylko na chwilę, że to jest 5 minut tego programu i on już wygląda kurwa jak bad trip. To ja? nie koniec jeszcze. O. Czy ja mogę za to wspaniałe zachowanie pomocne Bartka dać mu utrudnienie? Co? Chciałbym dać ci utrudnienie. Okej, okay, dobra. Proszę. Co mam zrobić? Jakie on ma utrudnienie będzie miał? Na początku wyniki i później od razu utrudniamy Bartkowi do następnego pytania. Dobra. Przede wszystkim sprawdźmy, kto wygrał tę rundę. Kuba W wygrał! Brawo! Dziękuję wam bardzo! Ale dziękuję. Każdy głos na mnie oznacza kurwa jednego pobitego bezdomnego. Jezu! To trzymam obietnic. Ale to jest takie miłe, że nawet nadzieja epatowania na gościa. Co ty masz tu, powoduje, że jestem na podium. Jesteś na podium. Jejka, dziękuję wam bardzo. Nawet jak się skończy ten teleturniej, to ja wam wszystko pokażę. Mariusz nie wie, co to sperma. Lecimy dalej, kochani. Ej, Kuba ma spermę na koszulce. To jest puderek. Chłopaki, spokojnie. Dzięki. Kuba, proszę zerwij sobie taśmę z twarzy. O nie. Dlaczego? Ponieważ musimy oddać książkę Bartkowi. O nie. Mam tylko dwa utrudnienia. Jedno mocne pociągnięcie. Tu masz, tu będzie ci lepiej. O jest, jest. Czekaj, o nie, mój zarost. No dobra, no niestety. Cool. I Kuba, możesz oddać okulary. Brawo! Brawo! Kuba, brawo! Bartek, wolisz książkę czy okulary? Okulary zdecydowanie. Okulary. To brzmi ciekawie, ja nie piję już 4 lata, więc od tego przypomnę. Wrócisz, kurwa. To cię złapie. I od razu do domu, żonie tam. Po to kochani, trenowałeś te lata. Panie Kuba i panie Bartku. Oho! Ja wam zaraz przesadzę! O kurde. Bartek widzi wreszcie jak normalny człowiek, dlatego tak zwariował. Patrzcie, ale narysuję coś dla was i zobaczycie, że to będzie genialne. Gdzie? Daj mi tylko długopis. Gdzie pani idzie? Ale pani była tak pomocna. Nie może pani iść do łazienki no, w tym potrzeby... momencie? Nie, czy zaraz wyniki będzie są. Zaraz przyniesiemy miednicę dla nie pani. Nie możesz zostawić. Nie. To jest utrudnienie dla Kuby W, Kuba. Musisz wypić z k***a z tym. No dobra, ale możemy na przykład, możemy przerwać i poczekać na panią? Oczywiście, że dobrze. Tak. Szybciutko. To dawaj. Szybciutko, czekamy. Czekamy, mamy siku, dużo Kuba, czasu. Kreska i wracaj. Jeśli to jest mamy dwójka, to wdupiliśmy, no ale trudno. Yes. Dobra, państwo zrobią improwizowana piosenka. Co? Dobre. Będziesz... Dobre, to twoje?
Panie Mariuszu. Tak, jestem. Pytanie do ciebie idzie. Bardzo jednak proszę. Nie poczekamy na tą panią. Nie, dobra, bo ja nie chciałbym... To nie jest pierwsza oszukana kobieta. A czy ona wróci i powiemy jej, że czekaliśmy? Ile punktów dostałem? Bardzo mało. Panie super. Mariuszu, pytanie tak, do ciebie i pytanie znowu będzie muzyczne. O, tak. Proszę. W utworze Baśka. A wiesz, że miała w ogóle fajny... nie zrobiłeś rozstrzygnięcia tamtego? Kubowo wygrał. Ja wygrałem. Brawo. Ale jakieś punkty? Nie, Kubowo nie dostał punktów, co wy? To nie o to chodzi. Kuba nie może wygrać, a czy to nie może jest wrócić. Taka konkurencja, w której drugie miejsce wygrywa? A ty byłaś na drugim miejscu? Tak. Aj, akurat trzecie wygrywa. So close, maybe next time. A trzeci był Mariusz Kałamaga. Brawo! 250. Ale ci załatwiłam! 250. Zgłaszam, on był szósty. Sam powiedział, że był szósty. I chciałbym powiedzieć ponownie, pierwsze miejsce Kuba W, drugie miejsce Ewa Bachnio, trzecie miejsce Mariusz Kołamaga, czwarte... Dziękuję. Bartek. Panie Mariuszu, w utworze tak? Baśka, zespołu Wilki, pojawia się sporo kobiet tam, naprawdę. Jest, pierdyliard nawet. Jaka była... O, czekaliśmy na panią, ale czekaliśmy, naprawdę. Baśka, chodź, siadaj. Jaka była Magda według tekstu piosenki, proszę pana? Jak odkurzacz. Przez to, jaką masz charyzmę i pewność siebie... Magda była jak odkurzacz na bank. Mimo, że to jest zła odpowiedź, to według mnie poprawna, więc poprawna, brawo! Tak jest! 200 punktów! Nie chciałem już się zastanawiać. Brawo, jak odkurzacz. Magda nie była zła! Zła? Ale Magda nie była zła. Była... Magda nie była zła. Magda była dobra. Bardzo była niezła. Pan Mariusz ma trochę głosy jak tak z rogu baru mniej więcej. Jak odkurzacz, k***a. A Magda była jak odkurzacz. No, pasuje. Lecimy do ciebie, Kuba. Dobra. Jak się czujesz w rybach? Ile dostałem punktów? 200. 200. Tak bardzo dobrze ryby, jestem z nad morza. Co zresztą powinieneś wiedzieć? W rymy. W ryby. W rymy. A jak dobrze w rozumienie też. Słów? Jak jesteś słychanie? Jak się rymuje, to rozumiem. Dostaniecie teraz dosyć ciężkie zadanie i to jest eksperymentalne. Za pomocą samych rymów, nie używaj teraz kart. Za pomocą samych rymów będziesz musiał zareklamować fajną rzecz. Okay. Jesteś gotowy? I każdy też po kolei, ale Kuba zacznie. Kurde. Uwaga. Za pomocą rymów musisz zareklamować czepek do pływania dla osób łysych. Już? Przebrałeś się, mój ty piękny kawalerze? Nie wiem. Jeszcze nie, moja pani. Co mi czepek dowiezie, jedzie tu, bo łysy mam łeb i brzydkim b***uj. Wyjdź stąd, sprzątająca babo, już. To jest szatnia dla mężczyzn. Czuję, że Kuba znowu wygra. Zasypał nas rymami. Pal wroty, Kuba. A ty jeszcze, tak? Tak, tak. Już jest spoko, brawo, brawo. Ja bym kupił od razu. Zalewie. Markerem. Koszulki dla motocyklistów z dziurą na pępek. Dzięki. Nice. Fajnie się na motocyklu jeździ, kiedy w bebzonie coś się gnieździ. Wtedy zawsze jest wesoło, uśmiech miej na twarzy i przyjaciół w koło. Kiedy jedziesz sobie hop, coś tam, hop! Rymuj, kurwa! Płot! Aha! Coś płot! Pot! To możesz wpaść pod płot! I wówczas... Brawo, Zale, wystarczy! Tak, brawo. Dziękuję! Bestia! Brawo! I też chciałem się pochwalić, jak jest uwaga na mnie, że mimo problemów, tak trochę na ślepo, ale udało mi się namalować to. Więc... O kurcze! Zupełnie niepotrzebnie! Panie Mariuszu? Panie Mariusz? Panie Mariusz? Szpilki na kółkach dla seniorek. Gdy już jesteś w trzecim wieku, nie martw się, młody człowieku. Załóż szpilki dla seniorek. I a otworzy piszorek. Się rozporek. Jeee! Brawo! 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 Dajcie spokój! Dajcie spokój! Brawo! Czy umie rupacie? Jezu, to było bardzo mocne. Ci współczuję, bo Mariusz naprawdę... No ja nie wiem, co teraz. Przede wszystkim jest facetem i to jest w ogóle... To tego a możemy jakoś na przykład to ominąć? Nie wiem, czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Możesz złapać ptaka. Nie mogę.
Nie mogę, bo to spowoduje... O, i teraz o, musisz kartę skorzystać. Wykorzystać kartę musi! Ja nie muszę odpowiadać, on będzie wykorzystywał kartę. To prawda, ale uratował cię. No. To kartę rywalizacji z Ewą. Oh. Wow. Bytomski ciul! Buła za bułą! Uwaga! Ewa musi zarymować tak, żeby Mariusz kupił zegarek z kukułką dla niewidomych. O, wow. Kupuj to, k***a. Chamie. Co? Niewidomy czuje ptaki? Po co wracałaś? Pani Ewo? Choć nie widzisz, chłopcze, dzisiaj do... Misia. Mogę zrobić tobie misia i przytulę ciebie szczerze. Chodź, karniemy się na rowerze. Podjedziemy tam do sklepu. Zobacz, napis tam, człowieku. Zegar tani bo z kukułką. Coś mogę uspokoić ciebie dziurką. Tak jest! Wyciągnęło to! Wow. Kupuję zegar. Kupuję. Stawać! Do góry! Brawo! Dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawo. Kurczę, ciężki. Nigdy nie było mi tak wstyd. Brawo, naprawdę. Przepraszam wszystkich niedowidzących. Ale nie, bo mamy swe. W koło dupy strasznie wieje, Bóg istnieje. Naprawdę jest niepełnosprawny. Chyba mi się k*** załadował. Widownio, oczywiście głosujemy, kto był waszym zdaniem najlepszy w rymowance, ale to, co zrobiła Ewa i Mariusz. Wy naprawdę głosujecie? Brawo. Zacznijmy od miejsca czwartego. Albo mi nawet nie mów miejsca czwartego. Kuba W, brawo. Brawo. Bartek jednak? A nie, Bartek jest trzeci, wszystko się zgadza. Czwarty. No i teraz. To nie ma... Zwycięzcą. Daj mi pierwsze miejsce. Pomaga. Ewa Błachowa! Kurwa, trzeci jestem! Nie! I to w dziedzinie poezja! Ja i Szymborska, rozumiesz to? Tak jest! Brawo! Bardzo, dziękuję, jestem wzruszona. Brawo. I nie wiem, czy Czarek bardzo wspominałeś, ale to też jedyna kobieta. Tutaj jedyna kobieta jest dzisiaj, tak jest. Pan jest taki smutny, wszystko okej u pana jest? Ale nie do pana mówię! Do pana, czy wszystko w porządku, to był dobry dzień? Jakbyś ja musiałam tylko skonsultować. Jak... Dobra, ja tylko musiałam ustalić, bo tak patrzyłam na pana i... Ta życiowa szarada się skończyła. Dobra, już. Kuba W. Nie? Kuba W. Teraz ty. Co? Ile dostała Ewa punktów? Nie chcę stąd iść! Nigdzie nie idę Ewa stąd! Na tył autobusu, ale już! 400 punktów dla Ewy! Przeprowadzaj się. Nie! Nie! Tak! Przeprowadzam się. Ja nadałam mojemu kurczakowi imię. Ja nie mogę. Mariusz, dostałeś za drugie miejsce 300 punktów. 300 punktów. Kuba, nie. Kuba. Dziękuję. Niestety, Kuba, nie chuja. No nie! Nie, rozumiesz to? No to ja mogę bez, to weź to, ale punkty zostaw, Kuba. Choćbyś... Niestety, Ewa. Choć będziesz miała dwa. Czarek. Niestety. Czarek. Ale ogarniemy to. Tak? Kuba nie wygra na pewno. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaufaj mam potencjał. Nie ma. A, czyli ja też nie biorę swoich kart. On ma ciągle wszystkie moje karty, tak? Tak, wszystko przejął. Tylko popraw mównicę, Kuba. Wszystko przejął. I z kartami stoję blisko zalewa. No właśnie. To jest duży problem. I teraz, Mariusz, masz wyzwanie z Kubą W. O kurde. Tak jest. Czemu? No bo użyłeś karty wyzwania na Ewę, ale na początku musieliśmy stwierdzić, że to było. Ale się władowałem. Władowałeś się strasznie. No dobra. I za głupie podjęcie decyzji. Ewo, dostajesz 400 punktów. Brawo! Jezu! Brawo, Ewa. Mam 600! A ja mam dużo w chuj. Kuba, stolica Nepalu, masz 2 sekundy. 2, 1. Niestety, minus 400 punktów, Kuba. Co się dzieje? Jak ty grasz? Bo nie ma mojego starego pijanego. On mnie motywuje. A, dziękuję już. I teraz wybierz, proszę, Mariusz, dziedzinę, w której będziecie używać literek. Dziedzina w... A, to literka. Dziedzina A. Na przykład zawód, na przykład imię, rzecz, roślina. Kultura. Wow. Ale grubo. Będzie pojedynek. Panie od gór, literka. K. K. I wymieniamy. Kultura. Kuba, let's go. Kino.
No i koniec. Wyedukowana kurwa. To coś ma związanego z kulturą na pewno. Ale na K mówimy. Na K. Nie, no, Korpkomen. Kto? Człowiek z korbką. Mariusz, brawo. Brawo. To 50 punktów. Na... Szybko wygrałem. Co? Masz minus 50 punktów. Ja nic nie widzę. Masz minus 50 punktów i kaczkę na z***ską. Kto mi narysował kaczkę na z***ską? Myślę, że kałam. Bartek, możesz zdjąć okulary, bo zaczynasz być naprawdę pijany. No. O Boże, nie. Dobra, jest okej. Okay. Ciekawy to eksperyment, to trzeba przyznać. Może puszczę po tym, koniec rywalizacji, po sali, jak ktoś chce jeśli sprawdzić. Ktoś chciałby zobaczyć, tak? To proszę rzucić, oczywiście. Że myślałem, że mi dobrze idzie. Op. I choroba Macie. Też. Więc zalew, masz jeszcze 17 słów do użycia. Dobra. 16. Ja sobie już podliczam. Jak się czujesz w ogóle dzisiaj, zalew, wszystko dobrze? Nice. Zagramy w kolejną eksperymentalną grę, nazywa się Wirus. Za pomocą śpiewu, pamięci. Za pomocą rymowania, tańca, tysiąc. Czegoś. Widzisz, jak jestem grzeczny? Tak. Musicie wytworzyć wirusa u widowni. Każdy będzie miał na to jakieś 30 sekund. Ja mam pomysł, kaszlanie. Dziękujemy bardzo. Już zostało ci 14 słów. Ja mam przewagę. Więc za pomocą swojego charyzmy musisz zrobić, żeby ludzie za tobą poszli. Czyli na przykład, żeby wybijali rytm. Albo żeby bili brawo. Wiesz, o co chodzi? Ja pierwszy, i na końcu głosujemy oczywiście. Kuba, jesteś pierwszy. Widownia, jesteście gotowa, żeby głosować na takie rzeczy? Wow, jaka międzynarodowa widownia! Masz 30 sekund. Dobra, kochani, nie spierdolcie mi tego. Jest i tak ciężko, uwzięli się na nas. A kto się wstydzi? Dać ma wstać. Mi. Nie znam tego. Kuba, brawo! Brawo, tak, Kuba! Poszli! Brawo. Poszli za tobą. Panie Mariuszu? Ja, dobra, to ja... gramy w tenisa, dobra? Dziewczyny na chłopaków. Dziewczyny jak odbijają, robią ale takie... Ale chłopaki wygrają. Bo dziewczyny tak robią, a panowie... dobra? To uwaga, dziewczyny serwują. 3, 4. Panowie... Panie! Panowie... Uwaga, lob, idzie lob. Idzie lob. Panowie! Panie! Panowie! Dziękuję, punkt. Brawo! Brawo! Balu sprawdzone! Pani Ewo? Jest! Pani Ewo, jakiś pomysł? Ja właśnie nie mam jeszcze. Spokojnie. To ja najpierw zalew może być. O, dobra. Zalewo. O, ja na rogę go. Dobrze się wycofuję. I wy też powinniście tak wewnętrznie krzyczeć. Tak? Lament tak zwany. To jest lament. Jasiu, czemu poszedłeś do tego wesołego miasteczka w noczy się burzy? Zginąłeś, a potem ja się podziłam. Taki mam pomysł. Brawo! Czuję, że ludzie na tym poszli. Klamra! No ładnie. Pani Ewo? Ja mogę po prostu jeszcze tak nim po prostu się skonsultować oczywiście, trochę? Oczywiście, oczywiście. Na przykład na co byście byli gotowi, żeby jednak to powtórzyć, żebym dostała bardzo wiele punktów? Nie ciebie pytam! Zalewasz 7 kosz, słów jeszcze. O, słuchajcie, 100 lat? Grzyby. A czy jest na przykład ktoś na widowni, kto ma ci urodziny, żeby nadać temu rodzaj sensu, nie? No bo tak, wie pan jak to jest śpiewać 100 lat po prostu. Albo może ktoś wrócił z gór dopiero co? Albo, a kiedy pan miał urodziny? No to niedługo! No to jakby to było wczoraj. Za dwa dni? A pana czekaj, imię? Tu patrz, Ewa, Paweł. Tu pani się zgłasza ci. Pani tak? Się zgłasza ci. Która? Tu. Pani ma za dwa dni? No. Nie dożyje. Wielkie brawo dla pani! Dawaj halbę! Ten dzień robi się coraz gorszy. Nie masz urodzin, nie masz włosów, nie masz urodzin. Rozumiesz, wiesz o co chodzi. A pani imię? Pani Doroto. W imieniu całego klubu Puenta. Który przybył tu właśnie w tym celu, aby... tak, prawda? Tak, tak brawo! Czy nie? Wielkie brawo dla Doroty! 100 lat! 100 lat! Wstanie my! Pani Dorota ma za dwa dni urodziny! Mieszko! 100 lat! 100 lat! Do góry, kurwa! Nie żyje nam! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech żyje nam! Za dwa dni! Niech żyje nam! Pojutrze! A kto? Pani Dorota! Dorota! Brawo! Teraz za
każdy rok życia nacinamy ją szkłem. Tak jest. Dziękuję wam, byliście sztosem. Kuba. Czarek. Kolejka dla wszystkich od pani Doroty. Kochani, jeśli wygrał Bartek, to proszę, wszyscy krzyczą, Bartek! Jeśli wygrała Ewa, to staniki i gacie na scenę. O. Jeśli wygrał Mariusz, to po prostu brawa. Kuba mu nie wygrał. Kuba nie wygrał. Czarek, to jest niesprawiedliwe. Moja publiczność nie nosi bielizny. Świętuchy! Przepraszam, czyli Ewa, bo nic nie wyleciało, czyli nie było bielizny. Ewa wygrała! Brawo! Nie wiem, czy mi się to podoba. Ewa, 400 punktów. Dziękuję 400. Bardzo, to jest bardzo dużo punktów. A dobra, 500. Pisz 500. Myślisz, że mogę, Czarek? Masz łącznie 1800 punktów. Zabieramy ci prawko za tyle punktów. 1800. Utrudnienie dla Ewy. Dla Ewy? Tak. Jest kobietą. Ale się na mnie uwziął. Proszę jej dać. No. Proszę jej dać okulary. Sorry, Ewa, ale jadę z tobą do spodu. A ja się przeprowadzę się, żebyś miał bliżej. Dobra. O kurczę. Dobra, proszę. Masz te okulary. Gdzie są te okulary? Już idą. Aha. Były na głowie najlepszego ziomka tutaj. Przeprowadziłem się. Ja bym po nim nie chciał powietrza oddychać, a ty to założyłeś. Nie, miły chłop, miły ty. Ewa, masz okularki? Wszystko dobrze? Nie. Sprawdzałem wyniki, ponieważ przed nami wielki finał, proszę państwa. A liderami jest obecnie Ewa Błachnio. Brawo! 1800. Dziękuję wam. No, ostatnie dziękuję kosty. Wam i Mariusz, 1200 punktów. Jest! Brawo! Matko, bestia. Na siebie. A Czarek, mogę to już ściągnąć? Tak, oczywiście. O tak, Jezu, tak. Dziękuję. Jesteście w wielkim finale, więc wielkie brawa dla Kuby W. i Bartka Zalewskiego, ponieważ oni muszą opuścić na finał to studio. Brawo. Więc jeszcze raz, Kuba W. Bartek Zalewski, bardzo wam dziękujemy. To była przyjemność. Dobra, wymiana koszul. Tak. Możecie to zrobić normalnie za firankę. Naprawdę, dobra gra. Nie może być. Dobra gra dla wszystkich. Wszyscy, co mi złożycie, liczy wam w dupę, Kuba. Tak jest. A ci, co byli ze mną, nie zapomnę wam tego. Tak jednego wroga wam utłukę. Pod jubilatem jutro. Dzięki wszyscy. Cześć, Czarek. Brawo. Pa, Kuba. A. Cieszę się, że mnie posłuchałeś. Dzięki. Dobra. Słuchajcie. Jest finał. Jezu. Piłeczki. Tak jest. Będziecie musieli założyć. Z tym Jordanem. Analne? To nie, nie. Chociaż zależy, co z nimi zrobisz. Przestraszyłeś mnie. To jest na głowę, na pewno. I uwaga. To jest na pewno na głowę. To jest dobry moment, żeby wam to powiedzieć, że wymijcie najpierw piłki. O Jezus, popsułam to. Ewa! Przepraszam cię, Czarku. Nic się nie stało. Zabieraj mi punktu. Zepsułeś kosz? Tak. Każda piłeczka jest za 1000 punktów. Dobrze, że w liceum trenowałam. Jest, rozdupię to, rozumiesz? Nie, jest, dobrze jest. I teraz musicie stanąć na skrajach, czyli właśnie ty na tym oraz Ewa na ostatnim. Ja jej, ona mi? Nie. Tak jest. Tylko proszę was, to jest gra dżentelmańska. Nie w oko. A nie tu? Nie róbcie uników przed piłeczką. Kto trafi, to jest 1000 punktów. Pierwsza próba jest po prostu taka, żebyście sobie delikatnie rzucili, wiecie, ale też byłoby spoko, jak ktoś nie trafi, wiecie, że nie trafi, żebyście tą piłeczkę złapali. Bo nie stać nas na kogoś, to będzie je przydać. A możemy tutaj? Dobra. Możemy tutaj, tak. Okej, okay. Jesteś gotowa, Ewa? Tak, całe życie na to czekałam. Dobra. No. O. Nie najlepiej. Ale ona nie łapała. Ewa, Mario! No co? Mario, ty nawet nie trzymasz tego, rozumiesz? Ewa, dobra. Twoja kolej. Mam, jest dobrze, jest? Tak, masz? Jest dobrze, no. No. Prawie, no. Mariusz. Teraz ja? No, na zmianę, tak? O! Ale pochyl trochę głowę. Dobra. Dziękuję ci bardzo. Masz? Tak, tylko nie ruszaj w trakcie. Dobra. Wiesz. Ale rosną emocje. Nie? Ewa, dawaj. Bo mam skurcz. Brawo! Wow! O kurde. Jezu. Yeah! Patrzcie, jak celowo teraz odsuwa cywa. Nie, tył, nie odsuwam, nic jak nie... Dobra. Jak nie? Przechyliłem ci trochę nawet. Wow! Masz piłeczki? Masz jeszcze? Ja mam jedną jeszcze. Na końcu tabletem rzucisz. Ja mam na końcu tabletem, albo butelką z piwa. Dodatkową piłkę ma Mariusz. Mam dodatkową piłkę. Jak to się stało? Uczciwy jednak. Jeszcze raz. Ciul. Ewa, jak teraz trafisz? Wypadły jej piłki wszystkie. Chyba wygrywasz. Wygrałem chyba.
Ewa, ostatni dziękuję rzut. Dziękuję, kochana. Ewa, ostatni dobra. Rzut. Nie, jestem z tobą. Jak jestem. Trafi się z remis, i mamy kolejną konkurencję. Kibicuję ci. Musisz trafić. O, dokładnie. Przeplotka, przeplotka. A bo ja mam jeszcze jedną piłkę. Dwutakt. Jeb. Brawo. Było blisko. Wielkie brawa dla tego zwycięzcy. Wygrała to? Ewa Błażyk. Ewa, czekaj. Brawa. Tego się znowu nie dozwoli. Jezu. Brawo. Ewa. Słuchajcie, kochani, zanim wyjdziecie, oczywiście mamy medale. Jezu. Gratuluję. Nie wystraszyłeś, Czarek. Jezu, cudne to Maria. Było. Dziękuję. Jesteś cudowna. Ewa, wzajemnie. Brawo. A wy jacy byliście cudowni? Dziękuję. Zawołajcie proszę Batka i Cudowu. Brawo. Ja myślę... Góry! Jeszcze raz wielkie brawo dla Ewy szczęśliwa i Mariusza. Bądź. Brawo. Piękna gra. Dziękuję wspaniała bardzo. Rywalizacja. Pani Ewo. O Jezu, jak to był bądź super. Ja wiedziałem, jakbym wiedział, że można wsadzić, Ewa. To bym... O Jezus. Mam dla ciebie masaż. Masaż? A kto? Nie, ale nie robisz ty. Robię ja razem z Mariuszem. Ja? Jezu. O Jezus, Dorota ma... I to bez użycia rąk. Ja mam, co masz dla mnie. A powiem szczerze, że byłem na tym masażu i naprawdę warto. Dobrze, dziękuję bardzo. Co te dziewczyny robią za 200? To jest ten... Oczywiście żartuję. Po prostu pięknie A masuję. To jest happy finish? A dlaczego mam plik medali? Plik medali, wszystkie dla mnie. Ale dam ci tylko... Jeden, daj mi jeden, ja bym nie chciałbym być zakładny. Wielkie brawa dla Mariusza. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dla Ewy zwycięzczyni i widzimy Ewę w wielkim finale. Wielkie brawa dla Czarka. Był świetny. Wielkie brawa dla Zalewa i dla Kuby. Wielkie brawa jeszcze raz dla Bartka Zalewskiego i dla Kuby, bo...